Dzień dobry, poniedziałek 15, ten czas tak leci, że masakra, ale niestety kolejny wieczór z kolejnymi opadami. Od kilku dni, od 4 albo 5 codziennie przychodzi deszcz. W ilościach 50 litrów, 20, 30, 10, 5, ale jest. Siew nocy nieduży, ale był. Czekajcie, cyk. Także no niestety nie wiem, czy popsuł plany, zobaczymy. Wczoraj żeśmy, powiem wam szczerze, specjalnie wyczekiwali tego deszczu. Możesz przyjść! No ale... O, dziękuję. I myśleliśmy, że nie będzie padać, bo nie pokazywało się na radarach, więc dzisiaj się przygotowujemy typowo już pod żniwa. Jak musi nakręcić tą 60. Na górny. Czekaj, czekaj. Nic tam więcej nie było, nie było. Także no niestety. Morza się robią czarne, bo już są do koszenia od ponad tygodnia grubo, i pszenica, jak i pszenżyta. No ale co z tego, co jest kurwa z tym szypekiem? Słuchajcie, nie tak, już w tamtym roku na zbiory, dobry, znaczy po zbiorach, na siewy, już tak mówię, kurde, on coś tak klepie. Ale tata mówi, nie, on tak chodzi. No sami wiecie, jak to było z tą uszczelką. Zawsze. I tak wiecie, przechodził jeszcze wiosnę. No ale tata w końcu wziął, rozebrał, wydmuchał uszczelkę, jak to zawsze. Ale po zrobieniu, powiem wam szczerze, to nie jest tak, jak to było. Bo powiem wam, że klepie jeszcze bardziej. Teraz nie wiem, czy gdzieś u góry nad cylindrami coś wybiało, czy co. Z przodu mam jęczmień, więc się nawinęliśmy. Teraz zobaczymy, czy to w miarę się uda. Podjechać. Wezmę ją trochę z wami. O, kręcić nie idzie, kurwa, tą kierownicę. Czyżby było git? Powinno, generalnie. Po prostu zobaczymy. Ale sparnota. Chociaż to kurwa, o końcu jakieś zboże na szpikerek. Drzwi już wstawione, jeszcze tylko okno zostało. Dobra. Później z przężytem mam gitara, bo przężyto jest pod tamtym okienkiem, więc inaczej tu nie stanę, mogę się łamać, ale to muszę ją nasmarować. Kurwa, ona w ogóle nie chce iść torem tak jak powinna. Także tak, drzwi. Tu idealnie wchodzi okienko. Zarąbiście dużo murowania. Tak naprawdę nie będzie, tu trzeba będzie wylać do równego progu. No i tak to już jest tu wypryskane dwa razy.
i wymalowane wapnem. Już nie pamiętam, kiedy szpicherek był tak do zera fajnie opróżniony, bo wiecie, co roku zawsze coś tam zostawało. Lekko, ale coś tam zostawało, trochę kilo. A teraz wszystko jest wyśrutowane. To mi niepotrzebne. Bierzemy łopatę i się bierzemy za robotę, tak żeby jak najszybciej to zwalić, bo dzisiaj mam do dentysty. I później, no kurde, nie wiem. Szczerze nawet nie wiem, ile spadło. Bo zawsze ten deszczomierz chciałem brać i zawsze zostaje u mnie, bo a mi się tam na Bytowie też przyda, będę wiedział, ile u nas tam mniej więcej spadło, bo tu zawsze mam Krzysia, czy mam Cichego, to zawsze się i chłopaków pytam, ile mniej więcej spadło, bo po środku, no to tak. Choć teraz, patrząc na te pogody, to słuchajcie, kilometrowi nierówny, bo jeden sąsiad i może tam mieszkać, kurwa, prawie przez miedzę i będzie miał suszę, a drugi trzy pola dalej będzie miał takie zboże, że ja nie będę gadał, nie? Tak to niestety w tym roku wygląda i te burze przychodzą nagle z nienacka, no ale to po takich temperaturach to nie ma się, słuchajcie, co dziwić. Dobra, klapyczki sobie zostawimy, bo nam tu teraz trochę robotu zejdzie. Wczoraj byliśmy zobaczyć, niedziela była. No to gdyby dzisiaj to nie w nocy popadało, to naprawdę dzisiaj fajnie by się żniwowało. I to naprawdę fajnie. No ale... No kurde, tu nie wiem, czy to nie będzie za mały spadek. Trochę się pewnie pomęczymy. Ale no nic, robota głupiego z tym jest. A że za mądry nie jestem, to mam za swoje. O kurde. Choć to jest za mały spadek, a teraz... No to by musiało być coś takiego. No ale tu słuchajcie, nie ma co narzekać. Taki jest biznes. No kiedyś była pogoda inna i biznes pod chmurką niestety. Czyli rolnictwo wiąże się z urodzajem lub nie. Tak, nie mamy co płakać, bo dużo ludzi już kilka miesięcy temu się dowiedziało, że żniw nie będzie. Poprzez nawałnice, które przeszły tam praktycznie w maju i czerwcu. A u nas no niestety susza, przymrozki zrobiły swoje, które były bardzo późno. I te zboża wyglądają jak wyglądają. Więc na pewno nie będzie w tym roku kokosów takich jak w tamtym. Mimo że się zapowiadało, słuchajcie, troszeczkę lepiej z racji tego, że ten deszcz mimo wszystko przyszedł gdzieś w tym czerwcu i popadał. No i leje do dziś. No ale to i tak już było niestety za późno. Ziarka są takie niewykształcone, malutkie. Ale to i tak u nas jeszcze póki co tylko się modlić, żeby się wszystko udało, słuchajcie, wyżniwować. Bo przecież teraz w weekend, gdzie u nas spadło razem z 70-80 litrów wody, no to słuchajcie, na Warmii spadło w kilka godzin ponad 100 i widziałem na grupach przeróżnych zdjęcia, co zrobiło, także słuchajcie, nie wiem. Albo Giantsi za wcześnie testują farminga i coś im się nie udało z polami ryżu. Albo naprawdę, no ta pogoda pada na niezłe figle. Do tego wszystkiego ceny i to wszystko, no nie muszę wam zresztą mówić, bo co roku to wszystko samo siebie dobija, dlatego też my nie sprzedajemy. Jakoś to spasiemy. Kurde, niestety bateria mi padła. Powiem wam, że nie chciało mi się schodzić. Rzuciłem już całe zboże. Teraz wiadomo, starter pak na żniwa. Coś trochę zapianować gdzieniegdzie. Bo widziałem i słyszałem, że leciało właśnie tu przy tej burcie najbardziej. I nic. I czekać. Niech to wszystko schnie. W szpicherku już jest gotowe, więc nie ma co. Dobra, dobra.
Okej, okej. Tu jeszcze widzę, ale chyba to będzie z zewnątrz musiało pójść, tak czuję. Dobra, tam było pianowane w tamtym roku. Jest okej, trzeba tylko popatrzeć, gdzie tu najbardziej. Thank you.
chwila prawdy. Dwójka była pszenica. To miałem sprawdzać na trójce. 12. 14. 11. 14. Kurwa, zależy gdzie włożysz. Czyli 14 ma. A. Ale weź zobacz w rękę, kurwa, tak mniej więcej. Takie kurwa nie jest tu. Co, tędy akurat jak jest ten, nie? Pomiędzy dwoma odmianami, czy nie? No, tak przepierdolę środek. Lepiej załączać na wolnych obrotach, tak paczki się nie ślizgają od razu, nie? To jest 14 cały czas, więc powiem wam tak, jedziemy teraz pszenicę wjechać, bo pszenica i tak gdzie na razie do spicherka. Zazwyczaj wchodzą dwa zbiorniki gdzieś. I zobaczymy, może jest suksa, może się okaże, że pierw pójdzie to co nam sprzeda. A wtedy to niech sobie przyswoi. O to jest? Tam było półtora zbiornika, tu był jeden, no i teraz mamy taki fest czubaty. No powiem wam, że kurde, będzie tutaj dużo. Bo parę takich zbiorników i to jest tak naprawdę koniec. Więcej tutaj już nie wejdzie. Reszta na silos, na silos to takie max 12, nawet nie wiem, pozycji, trzeba będzie poczekać. No. Bo dawno takiego pełnego zbiornika nie mieliśmy, nie jest mały, pełniutki. Na tych polach, no pasuje. A to
chcieliśmy jeszcze mieć jakąś drugą odmianę, żeby jakby w razie rok nie podpasował. To żeby, wiecie, było na to, na czym innym pomóc. Fajny International w ogóle ścigał. Ktoś tu jeździ ostatnio. Żółdź mi pękną jeszcze. Dycha, Jezu. No to będzie... Kurwa. O, 9,5. No to pojedziemy na zmiatany, zobaczymy. Obstałem, że z dwójkę trzeba dołożyć. A weźmy teraz, kurwa, na mieszanie. No i zobaczymy. Czyżby wszystko na mieszance tu odbierało? No zobaczymy. Ja obstałem, że będzie z 12,5 gdzieś. Na pszenicy, jak na zmiatany. Dobra, jedziemy to. Przygarnę te kłosy, nie? O! Tu trochę żeśmy przytarli. Dwa razy, ale tak to wiecie, jak to jest kosić poprzeczniaki, nie na poprzeczniaku, bo tam od dołka, wiadomo, obcinaliśmy trochę dalej niż od akwenu. Przy samym nie obcinaliśmy, bo tam jeszcze trochę zielonego jest. Więc parę razy zaryliśmy, ale powiem wam, że kurwa się kopał momentami. No Kuba się dzisiaj zakopał z talerzówką po rzepaku i cichy też. Także no jest spompowane tej wody w ziemię. No ale tutaj ładnie. Tu jeszcze te dwójka dobrze przytrzymała, bo była z opóźniony, z zapłonem trochę. A na przeżycie już ta A2, te dwójka. Boże, autostrada mi się w głowie przypomniała. To już niestety tak nie ochroniła, no i też nie wszędzie było dane, bo nie wszędzie z pogodą się wstrzeliliśmy. Także tu akurat te dwójka jest, później na tamtym przeżycie jednym nie ma i na tym drugim w większości się udało opryskać.
będzie teraz skoczyć tam, bo te, tam przy pszenicy jakaś belka jest. No ona tam wisi. Ja przełożę ten. A ty możesz lecieć tam to zrobić wtedy. O, tu będzie wielki chuj z tego. Chyba trochę za luźno mamy teraz. Podciągnięty pasek jak jest na najwolniejszych obrotach, to trochę klepie. Tak. Czekaj, teraz muszę... Teraz... Wyciągnę. No także kurde, myślałem, że dzisiaj robota na spikerku, znaczy dzisiaj i jutro. A tu szok. Ale no, najważniejsze, że coś można kosić. Daj Boże chociaż, żeby się sprawdziła ta pogoda, którą nadają jutro. O 14 jeszcze ma być burza z deszczem, ale tam koło 10 litrów pokazuje. I później do wtorku następnego ma być pogoda, więc jeżeli jutro by dużo nie popadało, zdążyłoby to jeszcze wieczorem owiać, środa, wieczór, czwartek. Ale no nie ma co dzielić skór na niedźwiedziu jeszcze. I tak pewnie dzisiaj dzionek zakończymy sobie, bo zobaczymy właśnie, musimy obserwować pogodę, bo wtedy tata, żeby się dobrze zamienił w robocie. Bo albo pójdzie na rano i wróci po południu, ale bardziej prawdopodobne jest to, że pójdzie po południu do pracy, a od rana spróbujemy pokosić. No, także kurde, bialutko, ładnie w szpichereczku. Tu żeśmy zrobili wypórkę. Tu jest druga deska w razie W, ale to jeszcze tutaj, u tego księżyca, to środa, czwartek, prawdopodobnie. No i tu dzisiaj ładnie wysypałem jęczmień. Tam ładnie wysypałem specjalnie, miałem tu takie do odgrodzenia i trochę podgarnąłem księżyto, tak żeby tu wsypać wiosenną mieszankę z owsem, a to wszystko księżyto. Dobra, także co, raczej na dzisiaj ja się z wami już żegnam i słyszymy się prawdopodobnie jutro. Już trochę więcej mam nadzieję, że perspektyw będzie, bo z tamtej kamery mam chęć ponagrywać. Także co, bye-o.